Dzień dobry, witam serdecznie na środowym live'ie. Witam cieplutko. Nazywam się Gosia Król. Moja strona, moja firma to Kolorowy Horyzont. I dla tych, którzy mnie nie znają, jestem hipnoterapeutką, duchowym uzdrowicielem, nauczycielem Soul Body Fusion oraz praktykiem techniki, która nazywa się Access Bars, Access Facelift oraz ogólnie podchodzę holistycznie do człowieka, do jego problemów, do zdrowia, do życia. Kto się do mnie odezwie, staram się zawsze w jakiś sposób pomóc, jeżeli to jest oczywiście wykonalne dla mnie, bo zapewne też są sprawy, rzeczy, które być może mogę oddać w ręce innych specjalistów, uzdrowicieli, czy też osób ogólnie pomagających ludziom. No, mam nadzieję, że live już jest widoczny. Jeżeli dołączysz, bardzo się będę cieszyć. Ja sobie tu jeszcze sprawdzę. Tak, mam, ok. Dzisiaj tak nasunęło mi się i właśnie ten temat chcę poruszyć, a mianowicie śmierć kliniczna, hipnoza, halucynacje, marzenia, wyobrażenia. Jakoś tak ostatnio coraz częściej trafiają mi się filmiki, szczególnie na YouTubie, gdy sobie tam przeglądam, związane właśnie z ludźmi, którzy mieli doświadczenie śmierci klinicznej. I dlaczego teraz mi się to jakby przytrafia? Być może też trafiacie na takie filmiki, być może to zagadnienie jest wam bliskie, być może ktoś z waszych znajomych, z rodziny miał takie doświadczenie i jesteście tym zainteresowani, dlatego dzisiaj jakby szerzej chcę to omówić. Nie będę jakby też używać wielkich definicji, a raczej chcę się skupić na tym, co ludzie widzą, gdy są w stanie śmierci klinicznej, gdy mają to doświadczenie, jak również osoby, które poddają się hipnoterapii, są w stanie hipnozy, ale nie mówię o tej hipnozie scenicznej, gdzie tak jakby tak na kliknięcie, na zawołanie ludzie wpadają w jakiś trans, w stan, który potem jest wykorzystywany do celów takich show, tak, żeby to pokazać takiego hipnotyzera, jak on może wpływać na zachowania ludzkie. Natomiast chodzi mi o hipnozę duchową, gdy docieramy do podświadomości, gdy docieramy do kontaktu, tak, gdy kontaktuje się w czasie sesji klient ze swoją duszą, kiedy ma tą otwartość duchową, że wtedy może odbierać informacje z tej przestrzeni swojego serca, z przestrzeni energetycznej, duszy, tak, z podświadomości, z jaźni. Również jakby trochę chcę się skupić na halucynacjach, czym są i kiedy mogą się przytrafić, jak również po prostu marzenia, wyobrażenia i co to wszystko łączy, a jak to jest spójne, czy też różne, tak, w odbiorze. Więc najpierw tutaj jakby się trochę posłużę Google, bo tu zawsze tak, żeby mieć jakąś podstawę, żeby wiedzieć jakby od tej strony naukowej czy logicznej, tak, czym to jest, a później zagłębimy się dalej. I na przykład zaczniemy od śmierci klinicznej. Śmierć kliniczna
jest określana jako stan zaniku widocznych oznak życia organizmu, takich jak bicie serca, akcji oddechowej czy krążenia krwi. Od stanu śmierci biologicznej różni się nieprzerwanym występowaniem aktywności mózgu, czyli mózg dalej pracuje. I jest to możliwe jakby za pomocą urządzeń, tak, badających. A więc czy mózg jeszcze pracuje, czy serce bije, od tego są urządzenia. I w razie śmierci jest, jeżeli taki ktoś otrzyma pomoc bezpośrednią, respirator, tlen, nie wiem, takie, nie jestem lekarzem, więc nie wiem, ale wszystko, co jest w pierwszym momencie, tak, oddech jest przywrócony, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że człowiek wróci do życia. I wtedy, gdy jest w tym momencie, kiedy na przykład ma wypadek lub się coś zadzieje, że jest jakby odłączenie, tak? Teraz chcę przejść tutaj w duchowość. Jest odłączenie, tak? Tej strefy energetycznej, duchowej. I jest takie, ci ludzie, którzy przeżyli swoją śmierć kliniczną, opisują to jako wyjście z ciała. I może być szybkie, takie jak wyrzucenie z ciała. I to najczęściej jest w czasie wypadków, na przykład gdy samochód potrąci, może być również jakiś tam zawał, czy ogólnie zanik akcji serca lub akcji oddechowej i wtedy jakby może to być spokojniej, tak? I co się wówczas dzieje? Tak jak opisują to ludzie, którzy przeżyli, tak, śmierć kliniczną, oni mówią, opowiadają później, że widzieli swoje ciało, widzieli siebie. Czasami jakby nie mogą się rozpoznać, uwierzyć, tak, w jakimś sensie, że to są oni, ich ciało, że to mógł on być tym kimś, tak, tym materialnym obiektem wtedy. Natomiast poszerza się na pewno ta percepcja odbioru rzeczywistości, bo bardzo często oni mówią, opowiadają, że widzą swoje ciało, widzą tą akcję ratunkową, widzą innych ludzi, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach, czy to lekarzy, czy ogólnie jakichś obserwatorów. Bardzo często wiedzą, co oni mówili, czy robili, ale jednocześnie obserwują całość zdarzenia, i często już mają jakby takie duchowe, tak, doświadczenie, co później też lekarze czy inni naukowo, tak, stwierdzają, że to były halucynacje, czyli zaczynają widzieć tunel, światło, inne istoty, osoby, które nie żyją już w tym naszym mniemaniu ludzkim, babcie, dziadków, jakichś ludzi, których znali, oni się pojawiają, często również słyszą głos, rozmawiają z jakimiś istotami, czy to z Jezusem, czy anioł, jakiś anioł się pojawia, ogólnie aniołowie, Bóg, tak, słyszą Boga, rozmawiają. Często, ja mówię na podstawie tych filmów, które wysłuchałam, opowieści z tych filmów, często ci ludzie mają też wybór, mają głos, który do nich mówi, czy to telepatyczny, czy taki, który słyszą, pyta się ich, tak? Słyszą pytanie, czy już tutaj chcą zostać, czy chcą wrócić do ciała, ale bardzo często, zawsze praktycznie jest to akceptowane, ten głos jest bardzo pozytywny, ta informacja, ta energia, która zadaje pytanie, że jakikolwiek podejmą wybór, jakąkolwiek decyzję, to jest dobre i słuszne. Czasami tylko jest jakby sugerowane,
że lepiej jeszcze wrócić do ciała, że to nie jest ten moment, że jeszcze powinien ten ktoś żyć w ciele ludzkim. Także w tych opowieściach ludzi, którzy wrócili do swojego ciała, są różne informacje, różne opowieści, przekazy z tej drugiej strony. Oczywiście od strony medycznej, naukowej jest to często uznawane za halucynacje, omamy inaczej, tak? Wytwór wyobraźni, że mózg jeszcze pracuje. I tutaj też nie chcę się w tym momencie spierać, tak? Czy podważać czyichś słów, natomiast jest to tak bardzo często interpretowane. I właśnie ci ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, mają właśnie według lekarzy, według naukowców, tak zwane silne halucynacje wzrokowe, wrażenie unoszenia się poza ciałem, oderwanie się od ciała, co jest też związane z niedotlenieniem mózgu. Mają często ten przekrój życia, czyli odtwarzane wspomnienia z całego życia. Właśnie widzi rodziców, bliskich, osoby, które nie żyją. Czasem jest uczucie spokoju, ciszy, błogości. I cóż to jest ta halucynacja? Tutaj wejdę też w taką regułę, tak, z Google. Halucynacje, inaczej omamy, to nieprawidłowe doznania zmysłowe spowodowane zaburzeniem funkcji poznawczych organizmu. I mogą to być obrazy, dźwięki, smaki, zapachy, doznania uczuciowe lub idee będące iluzją odbieraną przez organizm jako realne bodźce zmysłowe, przedmioty lub zjawiska. I teraz może się tak zadziać właśnie w doświadczeniu śmierci klinicznej, tego odejścia z ciała, ale ja tu mówię, to jest oficjalne, tak? To, co mówią naukowcy, osoby, które badają śmierć kliniczną. Natomiast halucynacja może się przydarzyć również w życiu świadomym, tak? Jeszcze nie w czasie śmierci klinicznej, ale po prostu żyjesz, funkcjonujesz, coś widzisz, czego nie widzą inni. I to jest tak zwana halucynacja, omam, możesz być na przykład bardzo zmęczony, bardzo często jakieś się zdarzają takie sytuacje w skrajnych warunkach, jak na przykład jest bardzo gorąco, organizm jest wycieńczony i wtedy możesz, no na pustyni szczególnie, tak, już możesz widzieć tą oazę, jakąś wodę, no przeróżne, ale my jakby tu nie mamy aż takich doświadczeń. Natomiast może to być na zasadzie, że zobaczysz kogoś, postać, możesz zobaczyć, usłyszeć, jak do ciebie mówi. I teraz, czy to jest wszystko halucynacją, czy to jest faktycznie tylko wytwór z umysłu, z mózgu, tak? I trzecim zagadnieniem, zaraz tu jeszcze to wszystko bardziej omówię, te halucynacje i tą śmierć kliniczną, ale tu jeszcze chcę to zagadnienie o hipnozie, tak? Bo jakby tu w Google mamy taką definicję. Hipnoza to stan umysłu, pewnego rodzaju trans, kiedy osoba zahipnotyzowana skupia się na konkretnych bodźcach wskazanych przez hipnotyzera i to może być jako obraz, dźwięk, wspomnienie. No to tak ogólnie, tak? O hipnozie. Mamy również marzenia. I czym są marzenia? To takie pragnienia, fantazje, myśli, wyobrażenia występujące w czasie pełnej świadomości. No i tak naprawdę halucynacja też może wystąpić w czasie pełnej świadomości, bo sobie siedzisz czy robisz coś i nagle zauważysz, czy kątem oka bardzo często lub po prostu patrząc, że ktoś idzie, a w rzeczywistości tam nie ma nikogo, możesz nagle usłyszeć, nawet idziesz, nie wiem, otworzyć drzwi, bo wydaje ci się, że ktoś pukał i teraz czy to się wydaje, czy to jest halucynacja, jakiś omam, jakieś wyobrażenie. Tak samo możesz poczuć jakiś zapach i bardzo często, jeżeli chodzi o te marzenia, to sobie wyobrażamy jakieś tak wyobrażenia, sytuacje, sceny różne, no i to też nam
pomaga w osiągnięciu sukcesu, zrobić coś, tak, jakiś czasem może wręcz czyn bohaterski, pomagają też marzenia w relacjach z innymi ludźmi, mogą być marzenia, które pomagają spełnić ostatecznie jakieś rzeczy, które gdzieś tam w głębi ciebie są ukryte, a nie, na co dzień o tym do końca nie myślisz, tylko jak sobie siedzisz i tak właśnie marzysz, myślisz. I teraz tak, do czego zmierzam? Co jest tak w istocie prawdą, co jest wyobrażeniem, co jest halucynacją, co jest tylko takim wyobrażeniem, co dzieje się naprawdę, co nie dzieje się naprawdę. Jakby od tej strony naukowej tutaj mamy wszystko, co fizyczne, tak, co jest zauważalne przez większą grupę ludzi, chociaż no niekoniecznie też to może być w jakimś sensie jakaś halucynacja zbiorowa, tak, to więc to tak nie do końca, ale wszystko, co można zmierzyć, dotknąć, poczuć, to w jakimś sensie wszystko, co jest fizyczne, realne, no to to jest takie potwierdzone. Natomiast jeżeli nagle zaczynasz widzieć, czy ducha, tak, tak zwanego, jakąś istotę, jakąś scenę, no to oni ci powiedzą, że to jest halucynacja. A w hipnozie, kiedy docierasz, tak, do swojej głębi, do jaźni, do podświadomości, kiedy łączysz się, tak, ze swoją duszą, poprzez przestrzeń serca, tak, łączysz się z niebiańskimi przestrzeniami, ze wszechświatem, z energiami, które są wokół ciebie, no to co? To jest halucynacja, wytwór twojego mózgu? Czy to jest coś, co potem ci pomoże i tak naprawdę da ci wielkie zrozumienie, ułatwi ci odczucie wielu spraw i często też w jakimś sensie cię to uzdrowi, tak? Jeżeli masz problemy emocjonalne, psychiczne, czy jakieś ogólne zaburzenia, to poprzez dotarcie, tak, w to miejsce, do podświadomości, możemy wpłynąć na zachowanie twoje, tak, jeżeli tego chcesz oczywiście, bo masz wolną wolę, chcesz zmienić coś w swoim życiu i to wówczas na pewno ci pomaga. A w śmierci klinicznej, czy to jest na pewno tylko wytwór twojego mózgu? Czy to rzeczywiście już jest kontakt z tą drugą stroną naszej rzeczywistości, tą niefizyczną? Bo możesz to poczuć tak naprawdę, możesz się zastanowić może bardziej, czy, bo tak, możemy wierzyć, tak, możesz w to wierzyć, ale nie musisz. Możesz odczuwać, ale nie czuć tego tak fizycznie. A jeszcze mamy sny, prawda? Możesz śnić. Mogą ci się śnić jakieś sceny, miejsca, ludzie, istoty, które tak naprawdę mogą istnieć fizycznie, ale mogą być tylko gdzieś tam z innej strony. Możesz przyśnić sam siebie jako kogoś innego, może z innego życia. I teraz zobacz, to jest takie szerokie spektrum i tak naprawdę bardzo dużo ludzi po prostu nie wierzy w to. Skupiają się na doczesności, na fizyczności, na tym, co jest tu i teraz, bardzo dobrze. Ale czy ma sens negować wszystko inne, skoro tak wiele ludzi, tak wielu o tym mówi, opowiada, przeżywa to? Jedni raz jakieś przeżycie mieli, bardzo często to zmienia później percepcję odbioru tego świata. Zmieniają się ci ludzie. Bardzo często wychodzą na wierzch jakieś ukryte talenty, które w sobie mieli. Zaczynają malować, pisać książki. Zaczynają mówić o tym.
często rzucają jakąś swoją pracę, która jest typowo na przykład w korporacji albo jakaś automatyczna, nie dająca satysfakcji, bo czują, że to nie jest ich droga, ich sens życia. To co, ci wszyscy ludzie oszaleli? W jakimś sensie? Zwariowali? Coraz więcej ludzi zaczyna mówić już oficjalnie o innych doznaniach, o innych przestrzeniach, o tym, co widzieli, co czuli, o swoich doświadczeniach z pogranicza właśnie śmierci, czy tak jak na przykład w czasie transu, hipnozy. I czy ci ludzie oszaleli? Bo jakby w tym naszym realnym życiu, naszym fizycznym, wszelkie informacje tego typu bardzo często są odbierane jako coś śmiesznego, coś, czego może, nie wiem, należy się nawet wstydzić, nie mówić o tym jako tabu takie, tak? Te tematy gdzieś tam zakazane. Ale jeżeli masz w sobie taką ciekawość, ufność, tak? No wiarę w jakimś sensie i zastanawiasz się, może nie cały czas, ale czasami nad swoim życiem, to może czujesz, że nie jesteśmy tylko tutaj fizyczni, tak? Że to, co nas otacza, ten świat materialny, to nie jest wszystko. Ja już o tym wspominałam, nawet to, co widzimy, to my jesteśmy w takim zakresie, tak? Te fale są od do i my patrzymy na tą rzeczywistość, tą fizyczność w jakimś tylko małym zakresie. A reszta co? Nie ma tego? Tam nie ma nic więcej? A słyszenie tak samo, tak? My słyszymy jakiś zakres, taką częstotliwość mamy słyszalności od do. Ja nie wiem dokładnie od ile do ile, no ale powiedzmy, nie wiem, od 20 czy iluś herców tam do, nie wiem, 4000, czy no nie wiem, bo to naprawdę, ale zależy. Są nawet instrumenty, które wydają dźwięki, których my nie słyszymy, ale jest wibracja i to jakoś oddziałuje na nas. Więc na pewno ten zakres jest dużo większy. I co jeśli są ludzie, którzy mają takie predyspozycje lub zdolności, zwał jak zwał, że oni słyszą i widzą, tak? Coś, co jest niesłyszalne i nieodczuwalne dla innych. Zapach tak samo, tak? Tak nawet jeżeli jesteś z kimś fizycznym, to możecie odbierać zapach, czy dźwięk, czy cokolwiek inaczej. Bo każdy jest inny, tak? A jeżeli jeszcze się trafi taka osoba sensoryczna, taka, która ma naprawdę zdolności do odbioru, no to wówczas ona ma to poszerzone, tak? Pole odbioru tych innych rzeczywistości. Dlaczego ludzie tak negują, tak? Negują wszelkie doznania, obrazy, informacje, to, że ktoś widział kogoś niefizycznego. To jest czasami wręcz wyśmiewane i trudno potem tym ludziom się żyje. I właśnie w tych filmikach, które oglądałam o śmierciach klinicznych, o tych ludziach, którzy mieli to doświadczenie, bardzo często, bardzo długo milczą. Nie mówią nikomu o tym, co widzieli, co przeżyli, bo jakby boją się, że zostaną niezrozumiani, wyśmiani. No i gdzieś tam to w sobie zakopują te informacje. Jest to w sumie takie przykre, no bo jeżeli masz tu w tym życiu fizycznym, jedziesz na jakąś wycieczkę, potem przyjeżdżasz, albo w trakcie dzwonisz, albo przyjeżdżasz, opowiadasz, co widziałeś, no i wszyscy cię słuchają i o, ale fajnie, albo ci zazdroszczą, albo się cieszą razem z tobą, przeżywają to razem z tobą ogólnie. A jeżeli opowiesz, że miałeś przygodę, czy to w transie, czy w hipnozie, czy miałeś doświadczenie śmierci klinicznej i tam widziałeś coś, tak, w innych przestrzeniach, no to już mogą patrzeć na ciebie tak dziwnie, tak? O czym on mówi? Ach, to tylko mózg tak jeszcze pracował, zadziałał, tak? On chyba zwariował.
No, po prostu jest to ciężkie do przyjęcia przez innych ludzi. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę wszyscy kiedyś umrzemy w ten lub inny sposób, czy to choroba, czy wypadek, czy ogólnie ze starości. No i tak naprawdę nikt z nas do końca nie wie, jak to jest, co tam jest. No i czyż ta wiedza, wiara może nawet w to, że istnieje to drugie życie, to, że jesteśmy nie tylko formami fizycznymi, czyż to nie dodaje otuchy? A nasza psychika tutaj na Ziemi, kiedy jesteśmy załamani, kiedy jakieś emocje negatywne wpływają na Twoje życie, na kogoś bliskiego, to czyż nie jest piękne to, że jednak skorzystasz na przykład z pomocy hipnoterapeuty, czy włączysz sobie trans, albo nie wiem, jakieś takie, no, żeby to źle nie zabrzmiało, używki chemiczne, niechemiczne, naturalne, bo ludzie różne rzeczy jedzą, żeby jakby też się wyciszyć, uspokoić, a może coś zobaczyć. Ja akurat tego nie praktykuję, no ale wiem, że są ludzie i to im też pomaga. Nie mówię o wpadnięciu w jakiś nauk, ale po prostu kiedy to jest medyczne, tak? Jakiś jeden raz czy dwa, aby uspokoić, wyciszyć emocje i aby dotrzeć tam do tej podświadomości i pomóc sobie. Jest wiele sposobów, wiele metod, wiele sytuacji, które nas mogą spotkać w życiu. Mnie, ciebie, każdego. No i marzenia, marzenia, które tak naprawdę są też wyobrażeniem pewnych sytuacji, siebie w jakieś, tak, w jakimś momencie czy w jakimś miejscu, pragnienie bycia gdzieś. I potem to się przekłada też na fizyczność, ułatwia nam życie, żyje się lżej, lepiej, lekko. I teraz, czy to wszystko jest naprawdę takie złe, tak jak niektórzy mówią, tak, że ktoś zwariował, albo głupi ktoś jest po prostu. Nie, kochani, jeżeli to pomaga w jakiś sposób w życiu, jeżeli ktoś jest z natury, albo nawet nie z natury, jest dobry, tak, jest taki wrażliwy, to bardzo często ma jakieś problemy też emocjonalne, czuje się wyobcowany, wykorzystywany, no różnie to bywa. Jeżeli skorzysta z takiej opcji, jak właśnie tutaj hipnoza chyba najbardziej mi się wydaje, hipnoterapia może bardziej, bo hipnoza właśnie niekoniecznie kojarzy się dobrze, ale hipnoterapia, kiedy już to jest terapia za pomocą hipnozy, czyli bycia w stanie dotarcia, tak, docierania do swojej podświadomości i rozumienia tej rzeczywistości tutaj we właściwy sposób, to jest to na pewno pomocne. Natomiast jakby te omamy, halucynacje też mogą mieć różne formy, mogą mieć takie, nazwijmy to, nieszkodliwe, że coś tam widzisz czy słyszysz i jest ok, ale najgorzej, kiedy jest takie niezrozumienie albo się pojawiają takie halucynacje negatywne z ciemnej strony i wtedy to wzbudza w tobie tylko niepokój, strach, obawy. No i tak naprawdę nawet cię paraliżuje i nie możesz już potem funkcjonować, nie możesz wychodzić do ludzi, tak? No to wtedy to już na pewno potrzebujesz pomocy. Ale wszelkie formy, to co jest niekoniecznie fizyczne, a jest dostrzegalne, nie zawsze musi być objawem jakiejś choroby, czy to psychicznej, czy no tak jak nawet schizofrenia, tak? Czy to, że jesteś podatny na coś, to może być po prostu twoja wrażliwość. I może wystarczy tylko spotkać kogoś, kto ma podobne przeżycia, porozmawiać, wzmocnić się, tak? Emocjonalnie, psychicznie i zrozumieć pewne rzeczy, czy to z poziomu serca, czy nawet z umysłu, z logiki, i wtedy też już dużo łatwiej się żyje. Także nie wszystko na pewno jest chorobą. Zresztą choroby to są jakieś jednostki, które są ustalone na podstawie jakichś elementów, które występują, tak? No a ty możesz mieć kawałek tego, możesz coś słyszeć, możesz widzieć. No i tak naprawdę to niekoniecznie jest choroba. W ogóle to nie jest choroba. Po prostu jesteś wrażliwy, tak? Sensoryczny.
Dobrze, kochani, to ja tak dzisiaj ogólnie chciałam tylko tak powiedzieć, że nie wszystko jest może do wytłumaczenia, nie wszystko jest do zrozumienia, bo my ludzie lubimy tak szufladkować, lubimy wiedzieć, lubimy mieć takie analizy wszystkiego, mieć definicje, a to nie zawsze tak działa. Czasami po prostu wystarczy wiedzieć, czuć, słyszeć. I najważniejsze, co czujesz przy tym, jeżeli czujesz spokój, szczęście, radość, to to jest na pewno dla ciebie dobre. To się czuje. Jeżeli coś jest z tak zwanej tej jasnej strony dobrej, to to jest dobre dla ciebie. A jeżeli chcesz pogłębiać, tak, to sobie praktykujesz jakieś różne duchowe praktyki właśnie. Możesz... Przede wszystkim, co nie jest aż tak bardzo duchowe, jest do zrealizowania w każdej chwili, no to jest właśnie mindfulness, kiedy ta uważność na wszystko, na twoje działanie może być na każdym kroku. Oddech, tak, oddychanie świadome, bo tak naprawdę my cały czas oddychamy, tak, korzystamy z powietrza, a nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy. Robimy to tak automatycznie. Tak samo chodzenie, chodzimy i idziemy tu, 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 a nawet się nie zastanawiamy, jak stawiamy kroki, jakie robimy, no, stopę, jak stawiamy na ziemi, na podłodze. Więc nad wszystkim taką wzmożoną uważność i wtedy to nasze życie jest też takie w zauważeniu, tak? Takie jest mądre, przemyślane, ale też nie do przesady, tak? Bo nie możemy też się non-stop koncentrować na pewnej czynności. No później właśnie te inne praktyki, jak już nie radzisz sobie sam, to zawsze można skorzystać z pomocy innych. Też kiedyś korzystałam, tak, z hipnoz, właśnie soul body fusion. Ja to wszystko posmakowałam, masaże, a później to, co jakby było dla mnie najbliższe, no to sobie utrwaliłam i poszłam w to dalej. A dzisiaj tak jeszcze jakby na zakończenie, bo nie będziemy już dalej rozmawiać, każdemu zostawiam do przemyślenia, do odczucia, jak to jest, czy to tylko naprawdę mózg i fizyczność, czy może jest coś więcej, jest ten drugi świat, ten świat obok nas, w nas, wokół nas, wszędzie, świat duchowy. I ile ich jest, tych wymiarów, tak? Ile tego wszystkiego jest? Zastanów się. Kiedyś ktoś powiedział do mnie, no ale jak to jest? Gdzie te dusze by się mieściły, tak? Że ten świat duchowy jest za mały. Nie, on jest po prostu tak ogromny, tych wymiarów jest tak wiele, wszechświatów, tych miejsc, przestrzeni, że to jest właśnie niepojęte przez nasz umysł, przez rozum ludzki, dlatego że my tak właśnie lubimy szufladkować, układać, mieć takie pudełka na wszystko, a to się tak nie da. To jest po prostu otwarta przestrzeń bez początku i bez końca. W każdej możliwej wibracji, w każdym możliwym, w każdej możliwej częstotliwości. Teraz tutaj mam takie karty do czytania duszy i dzisiaj tak właśnie przypomniało mi się, bo zapominam zawsze, ale dzisiaj tak. Co twoja dusza chce ci powiedzieć może w tym tygodniu? I na przykład zobaczymy. To będzie takie ogólne, tak? Ogólne dla każdego. No, takie mamy jakieś oko. Już przeczytam. Możesz dostrzegać mroczne osoby, które wydają się nigdy nie mylić i myślą wyłącznie o sobie. Nie potrzebujesz ich w swoim życiu. No i tu chyba mamy taką puentę. Co ta dusza nam powiedziała? Osoby, które jakby nam podważają nasze myśli, są mroczne, wydają się nigdy nie mylić i myślą wyłącznie o sobie, to są niepotrzebne w tym życiu twoim dla ciebie. Proszę bardzo, tutaj. Także w jakimś sensie przyjmij to, tą informację do siebie, zastanów się, czy masz takie osoby i może nie oznacza to, że od razu usuwać te osoby ze swojego życia, czy też
odsunąć się od nich, ale ktoś, kto ściąga cię bardzo w dół, kto jest niepotrzebny w tym życiu, czujesz się przy nim źle, czujesz się poniżany, poniżana, niezrozumiana, no to właściwie po co taki człowiek w życiu? Osoba bliska, czy to przyjaciel, czy partner, to najlepiej jak jest ktoś, kto ciągnie cię do góry, tak, pomaga ci, jest z tobą cały czas, wspiera cię i rozumie ciebie i możesz rozmawiać praktycznie o wszystkim, tak, z tą osobą. Ale nie zapomnij, że masz również samą siebie, samego siebie i swoją duszę, swoje serce i możesz tam zawsze kierować swoje uwagi, myśli, rozważania i żyć szczęśliwie swoim życiem. Kochani, to tyle na dzisiaj. Dziękuję pięknie za obecność. Dziękuję za to, że słuchasz mnie i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.